Kiedy patrzymy na drzewa poruszane wiatrem, kiedy widzimy rośliny, kwiaty, które dotyka delikatnie wiatr, to widzimy taką harmonię przyrody. Widzimy taką rzeczywistość, która ze sobą współpracuje i jeszcze podkreśla piękno stworzenia. Kiedy Duch Święty przybywa do serca człowieka wierzącego, to człowiek wierzący jest jak wiatr w swojej lekkości, w swoim bycie. Jest w stanie przemierzać ogromne odległości. Jest też przewidywalny, chociaż nie dla tego, który jest ojcem kłamstwa. Człowiek, który pozwolił, żeby Pan Jezus odrodził go z wody i z Ducha Świętego, taki człowiek swoim działaniem, swoją modlitwą dokłada do rzeczywistości, w której żyje, właśnie ten delikatny dotyk, to muśnięcie Ducha Świętego. I wtedy świat jest o wiele bardziej harmonijny. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar Ducha Świętego i dziękujemy Ci za tę lekkość bytu, którą nam dajesz, kiedy my współpracujemy z Duchem Świętym.